Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawach w dniach 13 stycznia, 10 lutego 2015 roku pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 3 artykuł 1 punkt 6 w związku z artykułem 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części, w jakiej pozbawiał podatników od 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 1999 roku, jest zgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka. Artykuł 4. W związku z artykułem 1 punkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim od 1 stycznia 2000 roku pozbawił podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 roku jest niezgodny z wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadą ochrony interesów w toku. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdania odrębne od wyroku zgłosili sędziowie. Pani Maria Gintowt-Jankowicz i pan Mirosław Granat. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi pan sędzia sprawozdawca Zbigniew Cieśle. Bardzo proszę pana. Dziękuję bardzo. Te motywy zgrupowałem w 5 częściach. I zacznę od pierwszej oczywiście. Postanowieniem z 16 listopada 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym. Czy artykuł 1 punkt 6 w związku z artykułem 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części, w jakiej pozbawił podatników od dnia 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale w nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 roku, jest zgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie sądu pytającego ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów przejściowych, które dotyczyłyby możliwości kontynuacji rozpoczętej na gruncie poprzednich przepisów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie rozporządzeń ministra finansów z 20 stycznia 1995 roku i 17 stycznia 1997 roku obowiązywała tak zwana liniowa metoda amortyzacji, przy której składnik majątkowy jest amortyzowany równomiernie podczas okresu jego amortyzacji, co oznacza, że odpisy amortyzacyjne są dokonywane w jednakowej wysokości w całym okresie amortyzacji, co wiąże się ze stałą podstawą opodatkowania. Istotne zmiany zasad zaliczania praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 19 stycznia 1999 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Paragraf 3 ustęp 1 rozporządzenia
które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 1999 roku, zawierał zamknięty katalog praw majątkowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych. W katalogu tym nie przewidziano możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości w nieruchomości wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niemniej jednak z paragrafu 2 tego rozporządzenia wynikało, iż ma ono zastosowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji lub wykazu od 1 stycznia 1999 roku. Ustawodawca, wyłączając w ustawie z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwość amortyzacji niektórych praw majątkowych, nie uwzględnił sytuacji podatników, którzy w zaufaniu do dotychczas obowiązujących regulacji prawnych, prowadząc działalność gospodarczą, korzystali z prawa do odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do tychże praw. Na podstawie artykułu 4 zaskarżonej ustawy podatnik został pozbawiony możliwości kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości początkowej prawa użytkowania udziału w nieruchomości, które rozpoczął przed 1 stycznia 1999 roku zgodnie z odpowiedzialnością, z obowiązującymi przepisami. Trybunał zwrócił uwagę, że w sprawie, która została zainicjowana pytaniem prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, konieczne jest ustalenie, czy pytanie to spełnia przesłanki jego dopuszczalności, o których mowa w artykule 139 i artykule 3 ustawy 193 Konstytucji, artykule 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nie budzą w mniejszej sprawie wątpliwości. Rozważenia wymagało natomiast, czy spełniona została przesłanka funkcjonalna, która sprowadza się do ścisłej korelacji treści pytania prawnego z rozstrzyganą przez sąd sprawą. W ocenie Trybunału odpowiedź na zadane pytanie prawne będzie mieć wpływ na rozstrzygnięcie w toczącej się przed sądem pytającym sprawie, ponieważ stwierdzenie konstytucyjności albo niekonstytucyjności przepisów w artykule 1 punkt 6 w związku z artykułem 4 ustawy z 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobliguje sąd pytający do dokonania ich wykładni zgodnie z wyrokiem Trybunału. Pytanie prawne wiąże się z problematyką amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości. Stąd istotne dla dalszych rozważań wydaje się przybliżenie pojęcia amortyzacji, której istotą jest rozłożenie pierwotnego, jednorazowego kosztu nabycia środku trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w czasie, co następuje w postaci dokonywania w tym okresie odpisów amortyzacyjnych. Do cech charakterystycznych tej instytucji prawa podatkowego zalicza się powtarzalność i zazwyczaj wieloletniość oraz cel, którym jest zrównanie sumy dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową podlegającego jej obiektu majątkowego. Podatnik, który posiada składniki majątku podlegające w świetle przepisów amortyzacji, miał przed wejściem w życie ustawy nowelizującej z 1999 roku i ma obowiązek wprowadzić je do odpowiedniej ewidencji oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w postaci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Podstawowym warunkiem dla prawidłowego dokonania odpisów amortyzacyjnych jest ustalenie, czy określony składnik majątku podlega w świetle przepisów amortyzacji. W systemie prawa podatkowego amortyzacja spełnia istotne funkcje, wśród których za najważniejsze należy uznać możliwość stopniowego odzyskania funduszy zainwestowanych w zakup środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz zapewnienie skarbowi państwa stałych i względnie przewidywalnych wpływów podatkowych, gdyż podatnik odpisuje wydatki podlegające amortyzacji w ustalonych i rozłożonych w czasie interwałach. I tu chciałbym podkreślić, Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, iż poza wymienionymi powyżej funkcjami amortyzacji w systemie prawa podatkowego, z amortyzacją wiąże się szczególny
zespół uprawnień podatnika, które należy rozpatrywać w kontekście dobra wspólnego. Korzyści z tej instytucji prawa podatkowego dotyczą bowiem nie tylko podatnika, który na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ale także, co wykazały zresztą stanowiska prezentowane podczas rozprawy 13 stycznia 2015 roku, innych podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym, szeroko rozumianym. W związku z tym ustawodawca, który w ramach przysługującej mu swobody kształtowania przepisów prawa podatkowego pozbawia podatnika możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, powinien uwzględnić nie tylko jego sytuację prawną i gospodarczą, ale także w sposób maksymalnie możliwy innych podmiotów, które pośrednio korzystają z uprawnień przysługujących temu podatnikowi. Teraz przejdę do wzorców konstytucyjnych. Wątpliwości konstytucyjne sądu pytającego budzi przede wszystkim, cytuję, pozbawienie możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania nieruchomości, udziału w nieruchomości, rozpoczętej w 1996 roku, której okres w dniu 1 stycznia 2000 roku nie upłynął. Jest to w ocenie sądu niezgodne z zasadami ochrony praw nabytych i ochrony interesów w toku, wyrażonymi w artykule 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ochrony interesów w toku zapewnia ochronę jednostki w sytuacjach, w których rozpoczęła ona określone przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów. Chociaż zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego, na ustawodawcy ciąży szczególny obowiązek ochrony interesów w toku w sytuacji wystąpienia następujących przesłanek. Po pierwsze, przepisy prawa wyznaczają pewien horyzont czasowy dla realizowania określonych przedsięwzięć. Po drugie, dane przedsięwzięcie ma charakter rozłożony w czasie. Po trzecie, jednostka faktycznie rozpoczęła realizację danego przedsięwzięcia w okresie obowiązywania danej regulacji. Tak przynajmniej stwierdził Trybunał w 1997 roku, sygnatura akt K26/97. Obowiązkiem ustawodawcy ze względu na ochronę interesów w toku jest ustanowienie przepisów, które umożliwią dokończenie przedsięwzięć rozpoczętych stosownie do przepisów obowiązujących w chwili ich rozpoczynania albo stworzą inną możliwość dostosowania się do zmienionej regulacji prawnej. Tak też Trybunał orzekał. Głównym celem ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku, tak uważamy, było dostosowanie przepisów podatkowych do wymogów artykułu 217 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, z którego wynika, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Ustawodawca nie poprzestał jednak na przeniesieniu materii regulowanej do tej pory w rozporządzeniach ministra finansów do ustawy, w tym zasad amortyzacji, które zgodnie z przywołanym przepisem konstytucyjnym stanowią materię ustawową, ale dokonał modyfikacji merytorycznych. Wśród wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wymienionych w ustawie nie znalazło się prawo użytkowania udziału w nieruchomości. Chodzi o zaskarżony artykuł 1 punkt 6 ustawy. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2000 roku prawo użytkowania udziału w nieruchomości nie podlega amortyzacji podatkowej. Zaskarżony przez sąd pytający artykuł 4 ustawy otrzymał brzmienie: ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku i ma zastosowanie zastrzeżeniem artykułu 3 do dochodów, strat uzyskanych od tego dnia. Ustawodawca nie stworzył zatem szczególnych regulacji przejściowych do spraw powstałych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem artykułu 4, do tych spraw należy stosować przepisy nowe. Oznacza to, iż spółka straciła możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych prawa użytkowania udziału w nieruchomości
pomimo tego, że zainicjowany przez nią zgodnie z prawem proces amortyzacji jeszcze się nie zakończył. Chociaż ustawodawca zgodnie ze wskazaniem ustrojodawcy przeniósł dotychczasową treść rozporządzeń przywołanych w sprawie wydawanych przez ministra finansów do ustawy, podjął niezbędne decyzje, które miały na celu zapewnienie warunków przystosowania się do nowej regulacji, to jest przewidział okres vacatio legis, to jednak uniemożliwił dokończenie przedsięwzięć rozpoczętych zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili ich inicjowania. Ustawodawca w ocenie Trybunału powinien w drodze odpowiednich regulacji intertemporalnych uwzględnić sytuację podatników, którzy prowadząc działalność gospodarczą korzystali z prawa odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do prawa użytkowania udziałów w nieruchomości oraz innych wartości niematerialnych i prawnych. Trybunał pragnie przypomnieć, iż nie kwestionuje konstytucyjnego upoważnienia ustawodawcy do stanowienia prawa, które odpowiada określonym założeniom i celom politycznym i gospodarczym oraz przyjmowania rozwiązań prawnych, które będą służyły realizacji tych celów. Tak w wielu wyrokach zresztą stwierdzał. Z przepisów ustawy zasadniczej wynika bowiem szczególna swoboda ustawodawcy w kształtowaniu systemu prawa podatkowego. W ramach tej swobody ustawodawca może określać katalog praw majątkowych podlegających odpisom amortyzacyjnym w podatku od dochodów osób prawnych oraz dokonywać w tym zakresie zmian. Niemniej jednak ustawodawca powinien kształtować treść prawa podatkowego z poszanowaniem konstytucyjnych standardów demokratycznego państwa prawnego. Jak zostało wskazane powyżej, do standardów tych należy zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W wyroku z 14 czerwca 2000 roku Trybunał stwierdził m.in., cytuję, jednostka winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie systemu, jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych. W związku z tym do naruszenia wartości, które znajdują się u podstaw zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa, dochodzi w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie ustawodawcy, cytuję, jest dla jednostki zaskoczeniem, bo w danych okolicznościach nie mogła go przewidzieć, szczególnie zaś wtedy, gdy przy jego podejmowaniu prawodawca mógł przypuszczać, że gdyby jednostka przewidywała zmianę prawa, byłaby inaczej zdecydowała o swoich prawach. W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału ustawodawca powinien uwzględnić za pomocą powszechnie przyjętych technik przepisów intertemporalnych ochronę interesów będących w toku. Jak słusznie zauważył prokurator generalny w swoim stanowisku, zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, powinna być więc dokonywana z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych. Sytuacja prawna tych jednostek powinna być regulowana przez przepisy przejściowe w taki sposób, by mogły mieć czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszych regulacji w przeświadczeniu, że będzie ona miała charakter stabilny. Brak stosownej regulacji przejściowej w artykule 4 ustawy nowelizującej pozbawił podatników, którzy w zaufaniu do dotychczasowych regulacji prawnych korzystali z prawa do odpisów amortyzacyjnych, możliwości ich kontynuowania w odniesieniu do tychże praw. Dlatego też przedmiotem kontroli jest artykuł 4 w związku z artykułem 1 punkt 6 ustawy, określający dyrektywę intertemporalną, która determinuje zakres zastosowania nowego prawa w sprawie zawisłej przed sądem, gdyż z petitum i uzasadnienia pytania prawnego wynika, że podstawowa wada kwestionowanego unormowania polega na tym, że artykuł 4 ustawy nie przewiduje możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości rozpoczętej przed 1 stycznia 2000 roku. Podobne stanowisko zostało potwierdzone przez uczestników rozprawy, która odbyła się przed Trybunałem Konstytucyjnym 13 stycznia 2015 roku. Ustawodawca, który powinien uwzględnić sytuację podatników korzystających z prawa do odpisów amortyzacyjnych w drodze przepisów intertemporalnych, a tego nie uczynił,
naruszył wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadę ochrony interesów w toku. Jednocześnie uprawnienie podatnika do amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości nie zostało skonkretyzowane w stopniu pozwalającym uznać je za prawo podmiotowe, do którego miałaby zastosowanie konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych. Taką korelację między prawem podmiotowym a zasadą ochrony praw nabytych wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny i podkreślają przedstawiciele także doktryny prawa konstytucyjnego. Niemniej jednak zwrócić należy uwagę, iż amortyzacja, z którą wiąże się, jeszcze raz powtórzę, zespół uprawnień podatnika, mogła być utożsamiana z pojęciem praw nabytych w dotychczasowym ujęciu Trybunału. Stąd sąd pytający nie popełnił błędu, również wskazując tę zasadę. Na takie znaczenie praw nabytych wskazywał przedstawiciel właśnie sądu pytającego i pozostali uczestnicy postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sędziemu, sprawozdawcy. Teraz motywy zdań odrębnych będą przedstawiali państwo sędziowie, pani sędzia Mintot Janykowicz. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 68 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgłaszam zdanie odrębne do dzisiejszego wyroku, ponieważ nie znajduję podstaw do merytorycznego orzekania w tej sprawie. W moim przekonaniu postępowanie w niniejszej sprawie powinno zostać umorzone z kilku powodów, które obecnie przedstawię. Postaram się w skrócie, ale materia jest na tyle złożona, co już zostało tu wielokrotnie podkreślone, że jest to trochę rzecz przedłuża. I tak, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w związku z przekazaną do ponownego rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawą Agencji Rozwoju Miasta spółka akcyjna, dalej określam ją jako spółka, skierował do Trybunału pytanie, wskazując jako przedmiot kontroli artykuł 1 punkt 6 w związku z artykułem 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą dalej określam jako ustawa zmieniająca. Sąd zakwestionował wspomniany artykuł 1 punkt 6 w związku z artykułem 4 i dalej cytuję w części, w jakiej pozbawiał podatników od 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania w udziale w nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 1999. To był cytat tego fragmentu petitum pytania. Konstytucyjne wątpliwości sądu pytającego dotyczą zatem normy prawnej, której ustawodawca nie zamieścił w ustawie. Z punktu widzenia podstawowego celu hierarchicznej kontroli konstytucyjności jest to jednak sytuacja szczególna. Dopuszczalność orzekania przez Trybunał o konstytucyjności zakwestionowanego w ten sposób aktu normatywnego zależy przecież od oceny, czy w stanie prawnym, to trzeba podkreślić, danej sprawy treść nieobecna w ustawie jest pominięciem, a może tak zwanym zaniechaniem ustawodawczym. Konsekwencje tej oceny mają znaczenie decydujące. No jednak już tak dla porządku powiem, choć wszyscy o tym wiedzą, w przypadku zaniechania ustawodawczego nie jest dopuszczalne merytoryczne rozpoznanie sprawy, no a tym bardziej jeśli ma być orzeczona niekonstytucyjność zakwestionowanych przepisów. Sąd pytający zdaje się tego aspektu sprawy nie dostrzegać. Nie rozwija argumentów na rzecz oceny brakującej w przekonaniu sądu treści normatywnej jako pominięcia, a Trybunał przyjął ten sam punkt widzenia. Biorąc pod uwagę, że granica pomiędzy pominięciem a zaniechaniem jest niejednoznaczna, wyznaczenie jej powinno być poprzedzone bliższą analizą stanu prawnego w każdej indywidualnej sprawie. No, w szczególności dotyczy to sprawy inicjowanej w trybie kontroli konkretnej, a z taką mamy do czynienia, jesteśmy w trybie pytania prawnego. Sąd pytający w związku z rozpoznawaną skargą spółki na indywidualną interpretację podatkową jako przedmiot kontroli w pierwszej kolejności wskazał artykuł 1 punkt 6 ustawy zmieniającej.
Nowelizacja ta uregulowała w sposób kompleksowy, obszerny zasady amortyzowania środków trwałych, a także, i to podkreślam, dość specyficznej kategorii składników majątku przedsiębiorstwa, zaliczanych w księgowości do wartości niematerialnych i prawnych. Niniejsza sprawa dotyczy tylko tej ostatniej kategorii i to zostało jednoznacznie wskazane w petitum pytania prawnego. Ta specyficzna kategoria w swojej istocie różni się od środków trwałych. Między innymi tym, że jest bardzo różnorodna, niezwykle zróżnicowana, a swoboda regulacyjna zaliczenia do tej kategorii poszczególnych, może tu przyjmę termin, którego pani sędzia używała, poszczególnych wartości, bo praw majątkowych to jakby troszkę zawęża, jest zdecydowanie szersza aniżeli w odniesieniu do amortyzacji podatkowej środków trwałych. Dlatego przyznać muszę, że charakterystyka funkcji amortyzowania środków trwałych nie jest dla mnie wystarczająca w niniejszej sprawie. Nie uwzględnia bowiem specyfiki tego, o czym mamy rozstrzygać. Nowelizacja z 1999 roku oznaczała również przeniesienie tej ważnej dla podatnika problematyki do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wcześniej problematyka kształtowana była przez ministra finansów w drodze rozporządzeń. Ustawa zmieniająca liczyła łącznie 4 artykuły. Przy czym warto zastanowić się, jaka treść kryje się za tym niewinnym artykułem 1 punktem 6. Otóż właśnie zakwestionowany artykuł 1 punkt 6 stanowił jej część najobszerniejszą. Wprowadził do ustawy o podatku dochodowym liczne, rozbudowane przepisy, kilkanaście przepisów, które przyjęły numerację, są to właśnie artykuły 16a do 16m. Przepisy te dotyczą zasad i obliczania odpisów amortyzacyjnych nie tylko od wartości niematerialnych i prawnych, ale przede wszystkim w podstawowym zakresie amortyzacji podatkowej od środków trwałych. Sformułowanie petitum pytania zdaje się wskazywać, że ograniczenie zaskarżenia do części, w jakiej pozbawiono podatników możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania w udziale w nieruchomości, odnosi się do całego kompleksu przepisów. Wskazanie artykułu 1 punkt 6 oznacza, że owo zawężenie zakresu zaskarżenia odnosi się do tych wszystkich rozbudowanych przepisów, które ten artykuł sprowadza. Jednakże artykuł 1 punkt 6 z dniem 1 stycznia 2000 roku stał się integralną częścią znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W dorobku orzeczniczym Trybunału taki brak jednoznacznego wskazania, z jakim konkretnym przepisem, imiennie chciałabym powiedzieć cyfrowo określonym lub przepisami, inicjator kontroli wiąże treści, których jego zdaniem ustawodawca nie zawarł w ustawie, wyklucza uznanie tego, czego nie ma, za pominięcie ustawodawcze. Pominięcie ustawodawcze bowiem wymaga, podkreślam, dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego wskazanie, w jakich konkretnych przepisach to powinno być uwzględnione. Artykuł 1 punkt 6 został zaskarżony w związku z artykułem 4, czyli przepisem końcowym ustawy zmieniającej. Ten, jak się wydaje, standardowy przepis końcowy stanowi, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku i ma zastosowanie z zastrzeżeniem ustępu 3 do dochodów uzyskanych, cytował również pan sędzia sprawozdawca ten artykuł. Zważywszy, że sąd oczekuje stwierdzenia niezgodności z konstytucją braku przepisów przejściowych w wyspecyfikowanym, bardzo precyzyjnie, podmiotowo, przedmiotowo i czasowo zakresie, strona 6 uzasadnienia, sądzić można, że to artykuł 4 stanowi podstawowy przedmiot zaskarżenia. To właśnie spostrzeżenie, które między innymi wynikało z przebiegu poprzedniej rozprawy, doprowadziło Trybunał do rekonstrukcji przedmiotu zaskarżenia i znalazło wyraz w sentencji wyroku. Niestety nie usuwa to wątpliwości związanych z zakresowym uznaniem niekonstytucyjności artykułu 1 punkt 6, w szczególności w sferze możliwych skutków tego orzeczenia, czym Trybunał zupełnie się nie zajął.
Kolejne zastrzeżenia rodzi fakt, że sąd pytający zakwestionował przepisy ustawy, która zmienia ustawę wcześniejszą. Przecież cechą charakterystyczną takich ustaw jest to, że od dnia wejścia w życie ich treść zostaje skonsumowana. W tym znaczeniu, że ustanowione zmiany i lub uzupełnienia stają się integralną częścią ustawy nowelizującej. W niniejszej sprawie też nie można nie zwrócić na to uwagi. Zakwestionowane przepisy zostały uchwalone w 1999 roku. Weszły w życie od 1 stycznia 2000 roku. A zatem od kilkunastu lat w porządku prawnym znajdują się i są stosowane wyłącznie artykuły od 16a do 16m ustawy z 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, artykuły te są płynnie wkomponowane w przepisy znowuż bardzo rozległego i nawet dodam nieoficjalnie nieznośnie szczegółowego rozdziału trzeciego tej ustawy. W orzecznictwie Trybunału utrwalił się pogląd, zgodnie z którym ocena konstytucyjności przepisów zmieniających co do zasady jest dopuszczalna wówczas, gdy zarzuty dotyczą niedochowania trybu uchwalenia kwestionowanej regulacji, przy czym równie istotny jest moment wejścia w życie tych przepisów zmieniających. Po ich wejściu w życie, zgodnie z ogólną zasadą, zarzuty powinny być kierowane w stosunku do przepisów już zmienionych, tych obowiązujących. Jednakże sąd pytający nie uzasadnia przyjętej formuły przedmiotu kontroli, a Trybunał również ten aspekt sprawy pozostawił poza swoimi rozważeniami. W mojej ocenie jedynie konieczność ochrony konstytucyjnych wolności i praw może uzasadnić dopuszczenie do rozpoznania aktu normatywnego, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia. W niniejszym postępowaniu takiej konieczności nie znajdujemy. W sprawie, która zawisła przed sądem pytającym, strona, czyli owa spółka akcyjna, wywodzi swoje prawo z rozporządzenia ministra finansów z 20 stycznia 1995 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wyceny środków trwałych. W paragrafie drugim, ustęp 2 tego rozporządzenia, w obszernym wyliczeniu, obszernym, liczącym ładne kilkanaście pozycji, w obszernym wyliczeniu tego, co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, nie wymieniono prawa użytkowania na udziale w nieruchomości. Był to jednak katalog otwarty i przy spełnieniu określonych w rozporządzeniu warunków, zdaniem spółki akcyjnej, i tu pragnę zaznaczyć, ja cytuję fragment ze strony drugiej pytania prawnego, bo nawet sąd pytający tak pisze. Przy spełnieniu, zdaniem spółki akcyjnej prawo to traktowane było jako wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji. Sformułowanie to daje wyraz pewnym wątpliwościom, czy to amortyzowanie od początku miało pewne prawne umocowanie. Przecież kwestionuje to przez te wszystkie lata administracja skarbowa. Z dniem 1 stycznia 1999 roku nowe rozporządzenie ministra finansów wprowadziło, i znów powtarzam za sądem pytającym, cytując, rozporządzenie ministra finansów od stycznia 1999 wprowadziło zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, co tym samym wyłączyło możliwość zaliczenia do nich prawa użytkowania. A zatem u podstaw niniejszej sprawy nie tylko nie ma konstytucyjnie chronionego prawa, ale być może nie było nawet podstawy prawnej do księgowych operacji związanych z amortyzowaniem wniesionego tytułem aportu prawa użytkowania na udziale w nieruchomości. Konkludując, przedstawię to w pisemnym zdaniu odrębnym szerzej, w sposób udokumentowany. Nie znajduje podstaw, aby z konstytucyjnego punktu widzenia kwestionować zaskarżone przez sąd pytający przepisy ustawy zmieniającej.
Przyjęte rozwiązania pozostawały w zakresie swobody regulacyjnej ustawodawcy, tym bardziej, że jak tu wielokrotnie zostało podkreślone, jest to ustawodawca podatkowy. Materia jest związana z daninami publicznymi, z opodatkowaniem. Co więcej, biorąc pod uwagę specyfikę regulowanej materii, w tym tego, co w księgowości jest określane jako wartości niematerialne i prawne, to tu, przepraszam, może inaczej powiem, nawet gdyby przyjąć, że oceniamy jedną z wartości oczywiście zaliczonych i zaliczanych w celach podatkowych do kategorii wartości niematerialne i prawne. Nawet wtedy, to biorąc pod uwagę specyfikę tej właśnie kategorii wartości niematerialne i prawne, wyróżnienie przez ustawodawcę jednego z licznych praw, jednej z licznych wartości, wyróżnienie szczególnie korzystnym okresem przejściowym byłoby całkowicie niezrozumiałe, bo tych wartości i praw tam zaliczonych, które też są w potocznym tego słowa znaczeniu w toku, one są liczne, byłoby nie tylko niezrozumiałe, ale również nieracjonalne. Z tych powodów złożyłam zdanie odrębne. Dziękuję pani sędzi. Teraz bardzo proszę pana sędziego Mirosława Granata o zdanie odrębne. Ja zacznę od tego, że cenię sobie argumentację przedstawioną, bardzo sobie cenię argumentację przedstawioną przez Trybunał, jak i przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie i przez panią sędzię i w pytaniu pisemnym i na rozprawie, ale nie zgadzam się zupełnie z kierunkiem rozstrzygnięcia, a także z argumentacją przywołaną w uzasadnieniu orzeczenia. Ja ważyłem argumenty w zasadzie do końca rozprawy i w związku z tym nie dysponuję jakąś pełną, gotową wersją zdania odrębnego, ale myślą, która leży u podstaw mojej niezgody, jest to, że nie każde naruszenie interesów podatnika świadczy o naruszeniu zasady ochrony interesów w toku z artykułu 2 Konstytucji. Moim zdaniem skarżony przepis jest zgodny z Konstytucją. Konstytucyjna zasada ochrony interesów w toku nie ma charakteru absolutnego. Jak to przywołał Trybunał Konstytucyjny za wyrokiem K26/97, muszą być spełnione trzy przesłanki, by mówić o zasadzie ochrony interesów w toku, z punktu widzenia oczywiście Konstytucji. Nie przywołując raz jeszcze tych trzech elementów, moim zdaniem nie spełniony jest pierwszy składnik owych przesłanek, a mianowicie to, że przepisy prawa muszą wyznaczać pewne granice czasowe dla zrealizowania danego przedsięwzięcia. W mojej ocenie przepisy rozporządzeniowe przed 2000 rokiem nie przewidywały minimalnego okresu amortyzacji prawa użytkowania. Tej granicy czasowej nie było i w związku z tym nie spełniono owego pierwszego warunku z trzech, by mówić o zasadzie ochrony praw nabytych na gruncie artykułu 2. Mianowicie nie można za podstawę prawa do amortyzacji przez oznaczony czas uznać artykułu 15 ustęp 6 ustawy o CIT z 92 roku, wedle którego za koszty uzyskania przychodów uznawano odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane zgodnie z rozporządzeniami ministra finansów. Zdaniem ministra finansów okres amortyzacji był uzależniony od wysokości przyjętych przez samego podatnika stawek amortyzacyjnych i po rozpoczęciu amortyzacji okres ten nie mógł ulec zmianie w trakcie amortyzacji. Ale tymczasem sam ów minister finansów wyjaśnia na piśmie Trybunałowi, że w 1998 roku spółka dokonała samodzielnie zmiany aktu założycielskiego przez zmianę okresu, na jaki ustanowiono prawo użytkowania z 20 na 35 lat,
przez co zmianie uległy odpowiednio również stawki amortyzacji. Moim zdaniem okoliczności te nie są władczym wyznaczeniem przez organ państwa zasięgu czasowego rozpoczętej amortyzacji. W związku z tym nie mogę uznać takich przesłanek granic czasowych dla osiągnięcia pierwszej przesłanki konstytucyjnej zasady ochrony interesów w toku. Po drugie, moim zdaniem ustawodawca świadomie i konsekwentnie i trafnie wybrał zasadę bezpośredniego stosowania ustawy nowej dla wszelkich stanów faktycznych i prawnych istniejących w dniu 1 stycznia 2000 roku i po tym dniu. W mojej ocenie brak możliwości amortyzowania prawa użytkowania nieruchomości wniesionego do spółki akcyjnej jako wkład niepieniężny jest uzasadniony tym, że jak wspomniałem, od 1 stycznia 2001 roku prawo użytkowania nie posiadało już zdolności aportowej, jak to zaznaczałem w toku rozprawy na podstawie stosownych przepisów kodeksu spółek handlowych. Trybunał zaś w żadnym razie nie ograniczył w czasie tej niekonstytucyjności, chociażby rozgraniczając rok 1999 czy 2000. Moim zdaniem zaliczenie prawa użytkowania do wartości niematerialnych i prawnych opierało się wyłącznie na argumencie szerokiego rozwinięcia zwrotu, w szczególności użytego w paragrafie trzecim rozporządzenia ministra finansów z 1995 roku, na podstawie którego także przedmiotowa spółka wprowadziła nabyte prawo użytkowania nieruchomości do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Sam Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazywał w toku rozprawy z 13 stycznia, że było to pociągnięcie przynajmniej wątpliwe, że tego typu regulację wykorzystywano dla, jeśli dobrze pamiętam, dla celu optymalizacji podatkowej. To, że tak robiono, nie świadczy wcale o legalności tego działania podmiotów prawa. Przeciwnie, miano świadomość, że jest to działanie wątpliwe i stąd też ustawodawca miał prawo tę regulację znieść. I żądanie od Trybunału teraz, że po 14, 15 czy 16 latach uzna za niekonstytucyjne niekontynuowanie tego typu regulacji prawnej na gruncie standardu państwa prawnego, no uważam, że z tego typu tezą nie mogłem się zgodzić. Trzecia warstwa argumentacji, o której już nie będę mówił szeroko, polega na tym, że nie jest dla mnie jasny skutek niniejszego wyroku, stwierdzenia zakresowej niekonstytucyjności. Jeśli jest tak, jak pani sędzia mówi, że Wojewódzki Sąd Administracyjny jest w stanie wyłożyć te przepisy samodzielnie, to być może w tej sprawie w ogóle nie było przesłanki funkcjonalnej. Są to wątpliwości, które skłoniły mnie do zgłoszenia zdania odrębnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sędziemu. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Zamykam posiedzenie.